Trzymaj się blisko! Dokąd idziemy? Szybko! Kieruj się do drzwi! Pewne ruchy! Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak dalej. No, mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolfin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź. Ata? Miałam 12 lat i znalazłam deskorolkę. O-o. Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. Okej. Oparzenie. To moja sprawka. Jak to? Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i... I wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz? Jaja sobie robisz. Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę. To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, okay, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Come on!
środka! Baliśmy się. Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zginiemy. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. O, macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Z panelą słonecznym na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. Tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu? Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Puta madre! Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! Nie ruszaj się, kurwo. Ja pierdolę! Drogi. Ty durny staruchu. Nie poganiaj mnie. Bądź cały, bądź cały.
Okej? Puszczaj! Zabiję was, kurwa! Co się dzieje? Zostaw go! Kto to? Ślizgnęło się! Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi! Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego, co ja, tak? Skończ to. Już. Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Idź do diabła. Zabiję was, kur... Nie! Ej, co ty wybrałeś? Ej, sprzątam! Nie możemy tak ryzykować. Zabiję was! Może usiądę. Jasne. Maria chce, żebyś coś zjadła. Nie powstrzyma nas. Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson. Więc ujdzie im to bezkarnie. Kto tak powiedział? Na to przecież wychodzi. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda! Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Co? A co, jeżeli się przenieśli? Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro.
Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni. W dupie to mam. Nie przekonasz mnie. Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie? To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę. Dobra. Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć. Okej. Nie dostałam się do koni. Tommy chyba jednego wziął, więc Maria zaryglowała stajnie. Jebany Tommy. Po drodze coś skombinujemy. Jakieś auto albo konia. Dobra. To znacznie utrudni drogę do Seattle. No to będzie trudniejsza. Wiesz, że możesz jeszcze zmienić zdanie. Wiem. Po prostu nie chcę, żebyś czuła, że musisz. Eli. Idę z tobą. Koniec rozmowy. Musisz iść po swój plecak? Schowałam go przy wschodniej bramie. Uznałam, że tamtędy wyjdziemy.
Czego ci trzeba? Przyniosę. Wolę sama. Okej. Albo dobra. Chodź. Poczekam na dole. Dzięki. Dejnonych. To był dobry dzień.
Wszystko gra? Po prostu wejdź. Maria, jadę do Seattle. Chciałbym odpuścić, ale nie umiem. Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Eli też będzie chciała jechać, powstrzymaj ją. Zabierz jej broń, zabierz jej konie, może ją gdzieś zamknij. Daj mi czas, żebym to skończył. Zawsze kochający Tommy. On się tam kurwa da zabić. Powinien był mnie zabrać. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma kurwa opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Jedziesz z nią? To. Czy nie chcecie się stąd wykraść? Ta. Pieszo? Ta. Stajni mają wam dać waszego konia. Weźcie trochę amunicji. Dzięki, Maria. Ale zróbcie coś dla mnie i sprowadźcie mojego durnego męża żywego. Jasne. W porządku. Ruszajcie, bo zrobi się ciemno.